Piłkarze Górnika Zabrze niebieskie stroje po ciekawym i emocjonującym spotkaniu pokonali Zagłębie Lubin 3-1. Pierwsza bramka padła w 40 minucie po strzale Daniela Dylusia i goście dość niespodziewanie prowadzili do przerwy 1-0. W drugiej połowie zobaczyliśmy innego Górnika. W 52 minucie Ryszard Kraus wykorzystał kick z obrońcy i mocnym strzałem wyrównał. A w 8 minut później po dokładnym zagraniu Bałszyńskiego po raz drugi zmusił do kapitulacji bramkarza Zagłębie. Oto ta akcja. Trzeci gol dla Górnika padł w 68 minucie po przepięknym strzale z rzutu wolnego Piotra Jegora. Na 3 minuty przed końcem goście mieli okazję zmniejszyć rozmiary porażki, ale Dyluś nie potrafił wykorzystać rzutu karnego.